Czołem wszystkim, mapa Biolab, mecz pomiędzy Opferkillerem, Painkillerem, a Fetter Pumbą. No i jak widać, mamy po drugiej stronie Cerberusa jako Protossa, Kuracz. Dobra, jako Terana oraz mnie jako Protossa będziemy raszować. Jak widać, nasi przeciwnicy bardzo, bardzo mili dla nas. No a my robimy rasza. Zrzućmy tutaj, może zobaczmy, będziemy widzieli, co kto przygotowuje. Z mojej strony na rasza miał się złożyć Forget. Myślałem, że to samo będzie robił Cerberus. No a Kurecz, jak na Terano przestało, jednostki pierwszego poziomu, czyli Marudersi plus Marinesi. Ekstraktor, standardzik, Opferkiller 2, baraki, Painkiller, no, poza dwoma pylonami, jednym budującym się gatewayem, to ma jednego asymilatora z dwoma? Znaczy dziwne troszkę. Z dwoma probami to życie może. Nie, także nie weszła. Działanie prawie że identyko. 18. No, można powiedzieć, że w zasadzie w tym samym momencie żeśmy tego Cybercora rzucili. Jeszcze trzy probki z mojej strony, mamy trzy gatewaye, czyli Cerberus nie będzie pracował nad wynalezieniem Warp Technology. No i Kurecz, mamy cztery baraki, będzie miał sporą ilość tych Marinesów i Maru Dersus. Jeżeli spojrzymy na przychód, to widzimy, że zdecydowanie najmniejszą ilość probek ma Cerberus, a cała reszta w miarę standardowo. Kolejne trzy gateway, czyli z mojej strony już pełny Forgate. Brakuje tylko jeszcze dronek, probek do działania. No i także widzimy Forgate'a ze strony Painkillera, także chronobustowania tych wynalezienia Warwick Technology. Fetter Pumba troszeczkę inne podejście, ale jeszcze zobaczmy przychód, jak to tutaj wygląda. 19, czy jest jeszcze jedna? Nie ma. O, jedną próbkę zbudowałem za mało, powinno być ich 20. Warbeat Technology za parę sekund zostanie skończony, jeszcze przyspieszone, wysłana probka gdzieś tam, żeby zostawić proxy pylona. Tu widzimy dwa Reapery do Opferkillera, który dopiero teraz postawił Cybercora i możliwe, że będzie pracował na Warbeat Technology. No ale trochę tych probek teraz dopiero przyatakował i lecimy mu na pomoc. Także widać, że to wszystko troszeczkę spóźnione. Warbeat Technology ze strony Painkillera wynaleziony, powinien przetransformować te gateway do warp gateów, bo teraz dopiero pierwsza przetransformowana. Fetter Pumba pracuje nad swoim expem. Tu przyznam szczerze, dziwię się, że chronobustuje jednostki zamiast chronobustować Warby Technology. No i my atakujemy. Bardzo, bardzo rozbite ten atak, bo jednostki dopiero nam schodzą, a sam Karacz dopiero wjechał, można powiedzieć, do bazy Opferkillera i będzie się skupiał na fałka, które powinny tutaj w międzyczasie przeatakowane.
Ale taka ilość stalkerów to troszeczkę za dużo cerberów, tak, że później tutaj zaatakować. Choć przyznam się, że to też jest dobre rozwiązanie, czyli załatwianie STV-ów ze Offer-era. Jeszcze tak super cool, gdyby ani nie ta STV-ka nie przetrwała, a także ten główny budynek zostałby ściągnięty. No niestety, dwie STV-ki przetrwały. Wycofanie z fałki. Oby tyle mana, tyle minerału, że da radę się odbudować. No a duża ilość stalkerów ze strony Opfer Painkillera i ten pullback, który prawdopodobnie dali sobie kontrolę, bo inaczej to by chyba raczej tak ładnie nie grało. Tutaj przyznam się szczerze, że ci nasi przeciwnicy grają ze sobą, stąd tak, a nie inaczej im to wszystko tutaj ładnie wychodzi. Spójrzmy dalej, jak ten praca nad Opfer Killer odbudował swoją bazę. Skasowany mój pylon, no i praca nad dodatkowymi rzeczami, czyli Forge dla upgrade'ów, Twilight Council, i przyznam szczerze, że stwierdzę, że w tym momencie bardzo, bardzo mi się przydało, żeby tych naszych przeciwników jakoś poharasować, ale w najlepsze, skoro mamy Protossa, to do tego będą darki. Przyznam szczerze, że nie wiem, dlaczego Fetter Pumba nie wynalazł Warp Gate Technology. Niezrozumiałe to jest dla mnie naprawdę. Tutaj mamy bardzo dużą ilość, kolejne 4, 5 nawet, Twilight Castle, 4 kolejne gateway, Forge, także w drodze nawet 2 Forge. A Fetter Pumba. No, nie za ciekawie to wszystko wygląda, ale jeżeli spojrzymy na to, no to mają dość niezły przychód ci nasi przeciwnicy. Tutaj prawdopodobnie teren jeszcze mułami nadrabia to wszystko. Brak tych upgrade'ów, przydałby się plus jeden do ataku. Może combat shield też na pewno, a tym bardziej przydałby się concussive shells, jeżeli będą tutaj, tak, są marudercy, więc ten concussive shells naprawdę byłby przydane. No tak jak wspominałem, Dark Shine z mojej strony, Stargate ze strony, aż 3 Stargate, to zdecydowanie za dużo w tym momencie. Zresztą jak widać, także Cerberus nie wynalazł Warp Gate Technology, a nasi przeciwnicy zbierają sporą, naprawdę sporą ilość tych Stalkerów. Tutaj dalej nie mam wprawdy dokładnego. Offerki, ale zawsze niezrozumiałe dla mnie się przed z tym wszystkim do swojej bazy, zamiast odbudowywać. Tutaj mamy Cerberusa, który pracuje nad ekspansją w bardzo ciekawej lokalizacji. Kolejny gateway, 2 gateway, Dark Shrine zaraz będzie wykończony. Mamy plus 1 do ataku, zaraz powstanie z mojej strony tutaj właśnie Painkiller, on nawet trzeciego Forge'a stawia. Nie wiem, może oni tak zagrali, że wszystko szło do Painkillera. No i widzimy, idzie atak ze strony naszych przeciwników. Pierwszy, parę darków, cały jeden, plus parę zlotów. No i atakują tą bazę. Patrzcie, jednostki naszych przeciwników Steam i Stalkery po prostu się topią pod tym Steamem. Jeszcze w międzyczasie Dark, zobaczmy, czy on tu ma jakieś mapy.
dwa zabicia. I przyznam szczerze, że stwierdziłem, skoro tutaj ten Karecz tak pięknie sobie poradził, to ja nie będę się bawił, nie będę próbował cokolwiek tam zdziałać, tylko wysyłam. Darki zostały rozdzielone i wysłane w linię minerałów naszych przeciwników tutaj. Parę tych voidów po raz kolejny atakuje bazę Opferkillera. A darki zaczynają zbierać żniwo w górę w bazie przeciwników. Fetterpumba opuszcza grę, Painkiller opuszcza grę, Opferkiller opuszcza grę. Przyznam szczerze, że tutaj jedyną osobą, która mogłaby coś działać przeciwko tym darkom, to jest właśnie Painkiller. Ma 3 forge, wystarczyło postawić, albo przynajmniej spróbować postawić parę tych foton kanonów. Jeżeli nie tu, to w swoim naturalu, tylko że on nie ma naturala. Więc ja na jego miejscu, przyznam szczerze, że wycofałbym z 2-3 proby. Spójrzmy jeszcze, jak to tutaj wygląda, zanim opuszcza tą grę. Tak, darki wchodzą i mamy 212. Wystarczyłoby cofnąć się i gdzieś tutaj postawić foton kanona. To byłoby nieźle zabezpieczone. Spójrzmy teraz na... Oj, aż boli. Przyznam szczerze, aż boli, jak się na to wszystko patrzy. Brak forge'a, czyli Fetterpumba nic by nie zdziałał. No tym bardziej nic by nie zdziałał tutaj Opferkiller, ale... Painkiller jeszcze miał szansę, żeby cokolwiek zdziałać przeciwko tym darkom. No ale jak zobaczyli, że te darki zaczynają zbierać żniwo w bazie zarówno Fetterpumby, jak i Painkillera, prawdopodobnie podejrzewam, że w tym momencie przeciwnicy stwierdzili, że nie wiedzą, ile ich tych darków jest, a dwa prawdopodobnie stwierdzili, że to już jest mecz przegrany, chociaż przyznam szczerze, że w momencie, kiedy Opferkiller został pojechany, przynajmniej na początku udało mu się uratować te dwie SCV-ki. Teraz dopiero odbudowuje się coś, co powinien jednak zostawić tu i przetransformować tą, tego Command Centera w Planetary Fortress i no, karmić swoich partnerów później, jeżeli miałby odpowiednią ilość minerałów, to cofnąć się do głównej bazy i postawić kolejnego Command Centera już z Orbital Command i wtedy zużywać te mgły. Ale przyznam szczerze, że zachowanie Fetterpumby kompletnie jest dla mnie niezrozumiałe. 3 gatewaye, 1 cybercore, bez warpgate technology, bez jakichkolwiek dodatkowych budynków, ani Twilight Council, ani chociażby Robo Facility, czy cokolwiek, naprawdę cokolwiek innego. Jedyna osoba, która tutaj grała z pomysłem na grę, to był Painkiller, który przyznam szczerze, że też nie do końca rozumiem, po co mu ten trzeci forge, albo to, znaczy podejrzewam, że ze względu na możliwość wynajmowania 3 upgrade'ów dla swoich jednostek naraz. No i to jak widzimy, mamy 8 gateway warpgate'ów, więc to jest jedyny gracz, który cokolwiek tutaj po stronie naszych przeciwników działał. Fetterpumba postawił 2 asymilatory, ale w ogóle z nich nie korzystał. No bardzo dziwne, niezrozumiałe dla mnie podejście naszych przeciwników. Tutaj tak samo Cerberusa nie rozumiem, dlaczego nie wynalazł warpgate technologii. No i te parę jednostek z mojej strony. Plus 1 do ataku brakuje. Plus 1 do armora. No i kolejnych, ale to miało być w czasie. Oczywiście expo założone. Tych probek pracujących też nie ma za dużo. Powinno być ich znacznie więcej. No, ale jakoś to tutaj wszystko się udało i rozstrzygnięty mecz został po naszej stronie.
Mam nadzieję, że mecz Wam się podobał, że był w miarę interesujący. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.